Panie Wójcie, gmina Nowy Doninów to gmina turystyczna, ale to nie znaczy wcale, że to nie jest nowoczesna gmina, która się rozwija i jest coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców, ale także osób, które chciałyby tutaj zamieszkać. Jaki był 2020 rok dla gminy? Udało się zrealizować mimo tej pandemii założenia budżetowe, inwestycyjne, jakie sobie zaplanowaliście? To był inny rok niż wcześniejsze lata, ze względu chociażby na ograniczenia, na pandemię, ale wbrew pozorom w ocenie, w podsumowaniu roku 2020 powiem, że to był dobry rok dla gminnych inwestycji, dla naszych mieszkańców, bo udało się zrealizować te wszystkie zadania, które żeśmy zaplanowali. Powstawały nowe możliwości pozyskiwania środków i wspólnie z Radą Gminy w Nowym Duninowie decydowaliśmy się na pisanie dobrych projektów, żeby właśnie te środki pozyskać na zadania, które są ważne dla naszych mieszkańców. A Pana zdaniem najważniejsza inwestycja ubiegłego roku to tutaj na terenie gminy? Ja myślę, że najważniejszą inwestycją dla gminy Nowy Duninów, dla jej mieszkańców i dla ludzi, którzy przyjeżdżają, to były takie może drobniejsze inwestycje, ale związane z infrastrukturą turystyczną, z infrastrukturą sportową, w ramach oczywiście środków zewnętrznych. To były tereny, które żeśmy uzbroili właśnie w tą infrastrukturę w Soczewce, w Nowym Duninowie, w mniejszych miejscowościach i to było dla nas ważne. Oczywiście realizowaliśmy zadania z zakresu drogownictwa, z zakresu ochrony zdrowia, bo weszliśmy w program z Narodowego Funduszu Zdrowia, likwidacja czy ograniczenie wad postawy wśród dzieci i młodzieży. Objęliśmy szczepieniami osoby dorosłe przeciwko grypie. Realizowaliśmy projekty, bądź też przygotowywaliśmy się do projektu z zakresu ochrony środowiska, czyli budowa kanalizacji w miejscowości Nowa Wieś, w miejscowości Stary Duninów. To były projekty. W tym roku będziemy realizowali zadanie w Nowej Wsi za ponad 700 tysięcy złotych, czyli kolejna wioska będzie skanalizowana. Również takie społeczne projekty, budowa świetlicy Woli Brywileńskiej wspólnie z mieszkańcami realizujemy te zadanie w tym roku. Kolejny etap w 2022 roku oddamy tą świetlicę dla potrzeb mieszkańców Woli Brywileńskiej. No właśnie, bo chyba ważne jest też to, że mieszkańcy gminy potrafią się na tyle zmobilizować i zaangażować w to, żeby gmina była bardziej atrakcyjna także dla nich, że często sami zapewne przychodzą do Pana Wójta i proponują, zrób to i to i przy współudziale środków zewnętrznych, ale także środków tutaj z budżetu gminy udaje się dzięki temu zrealizować więcej takich inwestycji. Tak, takim istotnym programem, projektem, który realizujemy wspólnie z mieszkańcami jest Fundusz Sołecki, w ramach którego aktywizujemy społeczeństwo. Oddolne inicjatywy są realizowane i to jest bardzo pocieszające, że mimo takiego indywidualnego podejścia do życia znajdują się mieszkańcy, którzy chcą dla swojej miejscowości zrobić więcej. Od kilku lat mamy Fundusz Sołecki. Wydajemy na niego ponad w granicach 300 tysięcy złotych i dzisiaj bym nie zamienił na inne zadanie, bo pobudzamy aktywność społeczną w środowiskach wiejskich, w danych sołectwach. Dzisiaj każde sołectwo korzysta z tego
funduszu robimy ciekawe rzeczy, ale również i marszałek wspiera sołectwa, jest Mazowiecki Instrument Wsparcia Sołectw i w ramach tego instrumentu też sołectwa korzystają ze środków marszałka i ciekawe zadania realizują w ramach swoich sołectw. A jaki będzie inwestycyjnie 2021 rok tutaj na terenie gminy? Zakładam, że dobry będzie to też rok inwestycyjny, bo wiele zadań żeśmy przygotowali w tym roku, które będą realizowane w roku przyszłym. Część zadań już jest po przetargu. Różne są terminy realizacji do września, października przyszłego roku. Takie ciekawe zadanie, nowe zadanie, które w naszym subregionie wydaje się trochę unikalnym zadaniem jest, a mimo że nie jesteśmy gminą rolniczą, będziemy budowali ryneczek, mój ryneczek, na który dostaliśmy dofinansowanie do czerwca obecnego roku. Zostanie ono wykonane. Myślę, że fajne zadanie, bo takie ryneczki zielone są potrzebne w gminach. One są, ale ten będzie taki już nowoczesny, europejski ryneczek, bardzo fajnie urządzony i myślę, że też to będzie taka fajna inwestycja. Będziemy realizowali dużo zadań z zakresu remontów i budowy dróg. To będzie rok właśnie remontów i budowy dróg oraz zadania z ochrony środowiska. Wspomniana przeze mnie Nowa Wieś będzie skanalizowana w tym roku. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na kolejne zadanie z kanalizacji, czyli Karolewo, określamy to w polu, bo przy drodze krajowej już jest kanalizacja. Ta druga część Karolewa zostanie w tym roku objęta kanalizacją, przetargiem. Realizacja będzie dwuletnia, ten rok i przyszły rok. Dokończenie świetlicy, właściwie już tak prawie dokończenie świetlicy Woli Brywileńskiej, wykup gruntu pod budowę świetlicy w Popłacinie. Rozważam, ale to będzie jeszcze kwestia dyskusji z radnymi, rozszerzenie komunikacji transportu publicznego, którym organizatorem jest wójt gminy, w weekendy, w okresie wakacyjnym, w okresie letnim, bo jesteśmy gminą turystyczną. Mam nadzieję, że ten trudny okres w końcu się zakończy i będzie można przyjechać do gminy Nowy Duninów, skorzystać z tych walorów przyrodniczych i atrakcji, które są dedykowane nie tylko naszym mieszkańcom, ale osobom, które chciałyby tutaj spędzić fajnie czas wolny, a często ograniczeniem jest dojazd, szczególnie osób starszych w czasie wakacyjnym, weekendowym. Dlatego też będę z radnymi rozmawiał, żeby zastanowić się nad rozszerzeniem tej usługi transportu publicznego na terenie gminy. W tym roku od kwietnia będziemy też taki unikatowy projekt realizowali door to door, czyli transportowy dla mieszkańców mobilnie wykluczonych, osób niepełnosprawnych, osób z orzeczeniem lekarskim, czy też starszych osób, emerytów, rencistów. Dojazd do lekarza, dojazd do gminy, urzędu, załatwienie spraw urzędowych, czy też jakieś większe zakupy. Będzie do dyspozycji samochód z kierowcą, z asystentem kierowcy, dostosowany właśnie do przewozu osób z niepełnosprawnościami. I to będzie taka taksówka gminna, która będzie do dyspozycji za darmo, po wcześniejszym uzgodnieniu, do dyspozycji mieszkańców.
mieszkańców. Ten projekt będziemy realizowali przez 5 lat. 5 lat, 2 lata z Unii Europejskiej, 3 następne lata będą to koszty gminne, ale tu sobie spokojnie poradzimy. 100% dofinansowanie jest do tego projektu. Jesteśmy już po zapytaniu o zakup samochodu. Niebawem nowy samochód pojawi się na terenie gminy i będziemy służyli właśnie w dowozach osób, które potrzebują takiego wsparcia. Czyli też bardzo ciekawy projekt z nie naszych pieniędzy. 1 na 50 w kraju, bo 50 projektów zostało dofinansowanie, w tym nasz dla mieszkańców gminy Nowy Duń. Panie Wójcie, no właśnie takie innowacyjne projekty realizowane na terenie gminy, to chyba też wynik dobrze przygotowanych wniosków o dofinansowania z różnych źródeł, bo dzięki takim dodatkowym pieniądzom plus środki z budżetu gminy można zrobić więcej. Zdecydowanie z budżetu gminy niewiele bym zrobił, bo budżet gminy Nowy Duninów jest pewnie się nie pomylę, że najmniejszy w powiecie płockim, a jednak dużo robimy dzięki właśnie środkom zewnętrznym, unijnym, krajowym, bo bez nich byśmy praktycznie byli daleko, daleko w tyle, a tak jesteśmy w czołówce gmin, które inwestują w dobre zadania, potrzebne zadania, które służą naszym mieszkańcom. Staramy się na co dzień, żeby poziom życia w gminie Nowy Duninów wzrastał i tak też się dzieje.